Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. Mokate indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach na rok 2019. Jesteśmy po ósmej, przedostatniej rundzie i właściwie nic nie wiemy. Swoje partie zremisowały Karina Szczepkowska z Anną Kubicką i Iweta Riley z Moniką Soczko. Swoje partie wygrały Jolanta Zawadzka, pokonała Klaudię Kulon kolorem czarnym, Anna Warakomska zwyciężyła Jonnę Majdan kolorem białym. Natomiast Katarzyna Dwilewicz wygrała z Alicją Śliwicką. Jeśli chodzi o tabelę, to prowadzi Iweta Rajlich, ma 6 punktów, punkt mniej Monika Soćko, 5 i po 4,5 3 zawodniczki Joanna Majdan, Anna Warakomska i Jolanta Zawadzka. Przejdźmy do partii Moniki Soćko z Iwetą Rajlich. Bardzo ciekawej, aczkolwiek czuję lekki niedosyt, ale to wyjdzie w praniu. Nastąpiło D4, tego oczywiście należało się po Monice spodziewać. D5, skoczek F3, skoczek C6, także jeszcze raz w wykonaniu Iwety obrona Czigorina. Nastąpiło G3, goniec G4, goniec G2, hetman D7 i H3, goniec F5. Tutaj białe oczywiście nie mogą teraz zrobić roszady z uwagi na goniec bije H3, także czarne trzymają w takim lekkim szachu białe. Natomiast najlepsze było C4, po to by po DC4 zagrać D5 i po skoczku B4 skoczek A3. Pozycja białego jest dużo lepsza. Mimo poświęconego materiału czarne stoją po prostu źle. Białe harmonijnie się rozwijają i mają dużą przewagę. Natomiast w partii nastąpiło A3. Oczywiście chodziło o to, żeby skoczek nie wskoczył na B4, ale nie należało się moim zdaniem bać w ogóle tego ruchu. Nastąpiło goniec E4, również troszeczkę dziwny ruch z uwagi na to, że czarne drugi raz wykonują w debiucie ruch tą samą figurą. Nastąpiło B4, a moim zdaniem dużo lepsze było skoczek BD2 i teraz czarne mają spory dylemat. Myślę, że najlepszym ruchem jest skoczek F6, bo po skoczek D4 następuje skoczek bije E4, skoczek bije F3. Nie można tutaj DE z uwagi na skoczek bije D4 i białe wygrywają. A po skoczek F3, goniec F3, DE, hetman D7, król D7, goniec bije E4. Białe mają sporą przewagę z uwagi na to, że A, mają parę gońców, B, król jest zderoszowany czarnego. Także oczywiście tutaj wielka przewaga białych. Natomiast jeśli tutaj po skoczek F6 białe zagrają roszadę krótką, czarne długą, to po E3, po to żeby wzmocnić pionka D4, goniec F5 i B4, białe stoją bardzo dobrze. Łatwo im się będzie atakowało C4, B5. Natomiast jeśli czarne połakomią się teraz na pionka na H3, to po biciu skoczek G5 nie mają jak obronić się przed utratą jakości. Natomiast w partii, tak jak mówiłem, nastąpiło B4. Moim zdaniem kolejny podejrzany ruch wykonany przez białe. Skoczek F6, skoczek C3, goniec F3 i kolejna niezrozumiała dla mnie decyzja E bije F3. Oczywiście Monika będzie chciała zagrać F4 po to, żeby atakować centrum, natomiast wydaje mi się, że proste goniec F3 dawało przewagę białemu. No nie rozumiem, szczerze mówiąc, dlaczego psuć samemu sobie strukturę pionkową. No nie wiem, naprawdę nie wiem, ale okej, nastąpiło EF, G6, F4, goniec G7, goniec E3, roszada E6. Czarne nie mają problemów z uwagi na to, że mamy zamkniętą pozycję, także para gońców na razie się nie liczy, a struktura pionkowa jest lepsza u czarnych. I na przykład po nastąpiło hetman D3, skoczek E7 to dobre ruchy. Skoczek B1 poprawia najgorzej stojącą figurę, czyli skoczka, po to, żeby pionek C mógł ewentualnie pójść. Skoczek F5, skoczek D2 i skoczek D6. Tutaj można było zagrać A5, próba zaczepienia na skrzydle hetmańskim i po B5 zagrać C6, bicie. I jeśli białe grają C4, to hetman A6, chodzi tutaj o lekkie związanie. Później jakiś skoczek D6, wieża FC8, czarne stoją zupełnie dobrze. Natomiast nastąpiło skoczek D6, król H2 i seria dobrych ruchów. Wieża FD8, wieża FD1, A5, tutaj czarne powinny właśnie grać. Wieża DB1, także widać to wieża D1, wieża DB1. Myślę, że białe po prostu nie mogą, nie jest łatwo białym w ogóle znaleźć plan gry. I Monika ma tutaj problem. Nastąpiło AB, hetman B5, wymiana hetmanów i czarne figurki mogą wchodzić tam też skoczki na C3, na A3.
Wieża A5 C6, goniec F1 B6, zmusza do oddania linii A czarnemu, skoczek F3, skoczek E4, czarne stoją po prostu lepiej, skoczek E5 i tutaj moim zdaniem należało, Iweta zagrała skoczek E na C3, a moim zdaniem należało już oddać gońca. I teraz na przykład jeśli białe grają FE po to, żeby wyprostować pionki, to następuje skoczek E na C3, wieża B3 i wieża A2 i tutaj problemiki z pionkiem C2, na przykład po goniec D3 nastąpi jeszcze skoczek D1, król G2, skoczek B2, takie obskakiwanie tego białego i po goniec F1 skoczek C4 po to, żeby po goniec D3 pójść na A3. Także tutaj oczywiście i po C3 skoczek C2. Także czarne tutaj przeważają, stoją lepiej, grozi skoczek E1, skoczek E3. Nieprzyjemnie grałoby się białymi taką pozycję. Tutaj oczywiście jeszcze skoczek A1. Źle to wygląda. Natomiast w partii nastąpiło skoczek E na C3, wieża B3 i znowu goniec bije E5 oczywiście. Natomiast wieża C8. Nie wiem dlaczego. Goniec nie gra, więc powinienem go wymienić za figurę, która mnie atakuje. Tak rozumiem szachy. Wieża C8 nastąpiło. Król G2, F6. Wyrzucenie skoczka z aktywnej pozycji skoczek F3, ale ten goniec znowu pozostaje bez gry. Wieża A8, powrót na otwartą linię. Goniec D2, skoczek E4. Goniec C1, skoczek E na D6, G4. Wieża A2, wieża B2, wieża A1. Goniec E3, skoczek C4. Wieża B3, wieża A2, goniec D3 i król F7. I nie rozumiem, dlaczego tutaj podpisano remis. Myślę, że czarne dalej stoją bardzo, bardzo dobrze. Mogą zagrać zaraz H6, F5. Dominują na desce, więc zupełnie niezrozumiała dla mnie decyzja. Iweta, gdyby partię wygrała, miałaby już zapewniony tytuł. Dziwna decyzja. Uważam, że w takiej pozycji powinna była ona po prostu grać. Także dlatego czuję pewien niedosyt. Ale taka decyzja zawodniczki ma punkt przewagi i bardzo duże szanse na zdobycie kolejnego tytułu Mistrzyni Polski. Przekonamy się o tym oczywiście jutro. Zapraszam do komentowania. Zapraszam również do oglądania transmisji prowadzonej na żywo na kanale Twitch przez Kacpra Poloka. Zapraszam do Ligi Typerów. No i zapraszam oczywiście na swoją analizę ostatniej 9. rundy Mokate indywidualnych mistrzostw Polski kobiet w szachach na rok 2019. Dziękuję bardzo.